Thank you very much. So, to close this series of Nobel. Bardzo dziękuję. Zamykając sesję wykładów noblowskich, skupię się w mojej prezentacji nad czymś, co jest w pewnym sensie skorelowane z tym szczególnym wydarzeniem, ale opowiem o czymś, co poszerza perspektywę teorii kopernikańskiej. Chodzi tutaj o podejście do pewnych kwestii. Kopernik zmienił w pewnym sensie koncepcję postrzegania świata, postrzegania planet, ponieważ nasza planeta jest taka sama jak każda inna, patrząc z zewnątrz. Oczywiście udało nam się odkryć wiele innych planet, ale cały czas rewolucja się toczy. To dotyczy także samego życia. Pokażę Państwu i wyjaśnię, co w tej materii w tej chwili się dzieje. Najpierw zacznijmy od najprostszych rzeczy. W jaki sposób pojawiło się życie na Ziemi? Skąd ono się wzięło? Tego nie wiemy. Czy wszechświat jest pełen życia? Tego też nie wiemy. Natomiast cały czas pojawia się coś, o co każdy może zapytać. Sposób zrozumienia i postrzegania fizyki i świata sprowadza się do tego, czy nasz wszechświat jest wbudowany, czy też zbudowany do tego, żeby wytwarzać materię, bo ta konferencja poświęcona jest zrozumieniu materii i jej złożoności, ale także życiu jako przykładowi tego, co istnieje na Ziemi, a także świadomości. To jest możliwość obserwacji wszechświata. To są trzy elementy niezwykle ciekawe. Sposób i skala ich zrozumienia różni się. Każdy z nich rozumiemy w innym stopniu. Jak to rozumiemy? Dokładnie tak. Znakomicie rozumiemy wszechświat jako coś materialnego, natomiast wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, wciąż pojawiają się niespodzianki, nie wszystkie teorie są teoriami skończonymi. Myślę, że w XXI wieku powinno pojawić się coś przełomowego, co pozwoli nam lepiej zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy do tej pory. Jeśli chodzi o materię, o cząstki, to wiemy, że z tego zbudowany jest nasz świat. Życie to nieco inny aspekt. Rozumiemy sposób funkcjonowania życia, doskonale rozumiemy mechanikę jego działania, jego funkcjonowania. Wiemy, jak działają szczepionki. Całkiem niedawno mogliśmy się przekonać o ich błogosławieństwie. I dobrze rozumiemy, jak te wszystkie mechanizmy są ze sobą powiązane, ale ciekawe jest to, że tak jak jedziemy samochodem, wiemy, jak go prowadzić, ale to nie oznacza, że wiemy, jak go zbudować od zera. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy sami w stanie zbudować samochód? O tym właśnie, o analogii takiego podejścia chcę opowiedzieć. Jesteśmy bardzo dalecy od zrozumienia tych wszystkich mechanizmów i z pewnością wiele lat upłynie, zanim to wszystko zrozumiemy, jak zrozumiemy, jak działa umysł ludzki. Wiele jeszcze przed nami. Będę mówił o życiu, ale chcę podkreślić, że mówię o życiu jako o aspekcie fizycznym, a nie o życiu istot pozaziemskich, bo to jest powiązane z elementem świadomości, który nie do końca jeszcze rozumiemy. Gdzież tu jesteśmy? Powinniśmy powiedzieć o tym, jak doszło do powstania planet, stosując bardzo proste wyjaśnienia i to, co wiemy o planetach, no to wiemy tyle, ile widać na tych slajdach. Każda z tych malutkich kropeczek na wykresie to planeta, której wielkość i masę oraz okres znamy. One
nie krążą wokół naszego Słońca, ale wokół innych Słońc w galaktyce. Na tych schematach ciekawe jest bardzo porównanie. Jeśli porównamy z Układem Słonecznym, mamy Jowisz, mamy Ziemię. W zależności od tego, czemu się przyglądamy, mamy masę, mamy promień planety. Masę możemy określić na podstawie wykrywania i ruchu gwiazd. Niektóre z tych planet wyglądają na podobne do Ziemi, do Jowisza, jeśli chodzi o wielkość, o masę, ale tak czy inaczej są zupełnie inne. Ciekawsze jest również to, o czym, co nazywam darem natury. Mamy taką linię rozgraniczającą. Wszystko to, co po lewej stronie, to to, co widzimy dzięki wspaniałej technologii, którą możemy się dziś posługiwać, a wszystko to, co po prawej stronie, niestety pozostaje niewidoczne. Tutaj są granice wykrywalności. Po prawej stronie znajduje się zaledwie kilka planet. Zaskakujące jest to, że nie jesteśmy w stanie wykryć planety takiej jak Ziemia. Kiedy porównamy na przykład planety podobne do Jowisza, okazuje się, że wykrywamy inne, znacznie odmienne. To zaskakujące. Wszystkie planety, które udało się wykryć, są znacznie inne niż te w Układzie Słonecznym. Mamy Jowisz. Miałem możliwość odwiedzenia ośrodka w Sztokholmie, gdzie oglądaliśmy planety znacznie inne niż Jowisz. Znajdują się one po lewej stronie tego wykresu. Mamy też podobne do Jowisza, ale mają znacznie inne orbity. Michel mówił również o tym wczoraj, że to było wielkie zaskoczenie. Mamy też chmurę innych układów, które są położone pomiędzy Ziemią, Neptunem, ale wciąż brakuje nam odpowiedniej terminologii. Nazywamy je mini-Neptunami lub w inny sposób, ale zdecydowanie możemy je obserwować, chociaż trudno znaleźć ich odpowiedniki w Układzie Słonecznym. Nie ma w naszym Układzie Słonecznym żadnych podobnych planet. Znajdują się w orbicie innych planet. Szokujące było zdanie sobie sprawę, że są one bardzo, że występują one bardzo często. Patrzymy na niebo, obserwujemy gwiazdy i zadajemy sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że pojawi się tutaj taka planeta. Kilka procent, jeśli chodzi o planety, które nazywamy gorącymi Jowiszami. Ale takie jak Jowisz, 10-20%, to dość interesująca liczba, w zależności od tego, jak ustawimy sobie tę górną granicę, czy to planety bardzo podobne do Jowisza, w zależności od tego, jakie kryteria sobie określimy i jakimi kryteriami będziemy się posługiwać. 50-80% to mini-Neptuny czy planety, które możemy nazywać podobnymi do Ziemi, tak zwanymi planetami gorącymi. I to dochodzimy do powiązania z tym, co odkrył Kopernik. Nie jesteśmy oczywiście doskonałym przykładem układu planet. Być może nasz układ wcale nie jest rzadki we wszechświecie, ale widzimy, że już coś podobnego może się właśnie w tym zaznaczonym po lewej stronie obszarze znaleźć. Czy więc mówimy o bardzo szczególnej konfiguracji, która jest potrzebna, żeby życie mogło zaistnieć? W przypadku niektórych z tych planet możemy mówić, że one są w pewnym sensie podobne do Ziemi, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, możemy porównać te zestawy danych, jeśli chodzi o wielkość, o masę, ale wtedy dochodzimy do takiego
opisu. Wszystkie planety, dla których możemy określić masę, gęstość, wystarczy to, aby określić, o jakiej kategorii mówimy. Tutaj mamy kategorię związaną z gęstością planet. To są tak zwane planety olbrzymy. Mamy tutaj Saturna i Jowisza. Mały rdzeń, duża ilość wodoru, czyli to jest taki gaz, który występuje też na Słońcu, ale później dochodzi do spadku masy i mamy niebieską planetę, to Neptun. Ale jest zbyt mały, choć jego gęstość jest znacznie większa niż gęstość Jowisza i Saturna. Mówimy o planecie, która nie miała możliwości wychwycenia wszystkich gazów. Jej gęstość jest nieco wyższa, ale mamy też tak zwane wodne światy, czyli mówimy o hipotetycznej gęstości. Natomiast w tym wypadku to mieszanina różnych komponentów, które trzeba złożyć ze sobą, żeby powstała nam taka planeta. Możemy również obliczyć projekcję wody. To oczywiście dzieje się w systemach komputerowych. Natomiast ciekawe jest to, że istnieje bardzo wiele planet, które możemy zakwalifikować do tej kategorii wodnych światów o gęstości wyższej niż w przypadku Neptuna, ale proszę pamiętać, że one są bardzo gorące. No i na dole mamy planety skaliste. Jeśli weźmiemy pod uwagę Ziemię, 10 do zerowej, 10 do pierwszej, biorąc pod uwagę strukturę Ziemi, promień i masę, to otrzymamy tę zieloną linię na wykresie. I to fascynujący moment, do którego doszliśmy, ponieważ w pewnym sensie otworzyliśmy puszkę Pandory i stworzyliśmy bardzo uproszczony opis planet. Tak czy inaczej, dochodzimy do bardzo szczególnej struktury, jeśli chodzi o planety skaliste, o takie, które są nieco podobne do Neptuna, ale też być może coś, co jest podobne do Ziemi z ogromną ilością wody. Nie mówimy tutaj oczywiście o oceanie, ale o całej atmosferze wodnej otaczającej daną planetę. Przez to ta planeta będzie lżejsza i bardziej zbliżona do Neptuna. Nie wiemy jednak, ile planet znajduje się w każdej tej grupie, natomiast sam parametr masy i promienia bardzo wiele nam mówi. Mamy też wiele pytań, które się pojawiają, a zatem co z tymi planetami możemy zrobić? Stosujemy taką sztuczkę polegającą na zastosowaniu specjalnej konfiguracji. To jest konfiguracja przejściowa. Jeśli mamy wystarczającą wiedzę i zastosujemy powiązanie pomiędzy gwiazdą a planetą, kiedy planeta pojawia się przed naszą planetą, dochodzi do zaćmienia. Więc my stworzyliśmy urządzenia, które pozwalają wykryć to zjawisko. W zależności od odległości możemy uzyskać kilka procent, jeśli orbita jest bardzo skrócona. W takim przypadku otrzymujemy szczególną konfigurację, której poszukujemy. Stworzyliśmy odpowiednie urządzenia, programy testowe, a także bardzo bogate wyposażenie. Lista tych planet jest bardzo długa, natomiast w całej konfiguracji chodzi o to, że w momencie, w którym planeta znajduje się z tyłu, dochodzimy do punktu zero, w którym wszystko to, co widzimy, możemy nazwać gwiazdą.
co powiedział wszedł, to może brzmieć głupio. To pojawia się planeta, gdzieś tam wychodzi z cienia gwiazdy. W tym momencie jest pewnie pełni oświetlona przez gwiazdę. Zatem jeżeli mamy sprzęt odpowiednio czuły, to odczytujemy zwiększenie sygnału. Wcześniej planeta była za Słońcem, a teraz wyskakuje. Pomyśl sobie teraz, jak to wygląda w czasie zachodu Słońca. Można również sprawdzić, jak wygląda reszta orbity. Można dokonać tak zwanego trackingu, również tę ciemną część i również pomierzyć, zakładając, że pamiętamy, jaki był ten punkt zerowy, kiedy udało nam się ją wyekstrahować z tła i wykryliśmy ją. Dlatego też bez technicznego zauważenia planety, czy też wyostrzenia, żeby ją zobaczyć, widzimy tę planetę bezpośrednio, wiedząc, że mamy tam gwiazdę, od której możemy ją ekstrahować. Drugi moment to kiedy pojawia się z przodu. Jest to moment bardzo interesujący, bowiem to, co mamy, to jest dokładnie to samo wydarzenie, kiedy nam Słońce zachodzi, kiedy Słońce zmienia kolor. Oczywiście go nie zmienia, to po prostu jest tylko ta część długości fali, która wchodzi w grę, kiedy odbija się od struktur atmosfery. Kiedy patrzymy na to przejście w kierunku czerwieni, mamy światło emitowane przez gwiazdę, które to pojawia się w odbiciu od gruntu. Kiedy wchodzimy w tę częstotliwość fali, która jest albo odbijana, albo absorbowana. Wyobraźmy sobie, że widzimy Ziemię, 1,9 mikrona i widzimy, że jest ona większa, jakby o 50 kilometrów, bowiem całe światło jest absorbowane przez sferę ozonową. Zatem gwiazda może być wykorzystywana jako element, który pozwala nam wyrokować o atmosferze planety. W zależności zresztą od jej składu. Korzystając z tego triku, mierzymy rzeczywisty rozmiar planety długością fali. Mamy tę spektroskopię przejściową. Czemu o tym wspominam? Dużo takiej spektroskopii ma teraz miejsce. Mamy elementy demonstracyjne. Chcę pokazać Państwu tutaj, bo tu mamy cały szereg podobnych rezultatów. To, co widzimy na ekranie, to ilość światła, które jest wychwytywane przez gwiazdę, przepraszam, przez planetę, czyli usuwane przez planetę z gwiazdy, mówiąc w drugą stronę. Ta ilość światła jest blokowana, ale pozwala nam wyrokować o wielkości planety, a długość fali od widocznej do infrared. Widzimy tutaj zmianę w tych punktach pomiaru. Góra, dół, góra, dół. Więc mogę Państwu powiedzieć, że w zależności od długości fali w danym zdarzeniu wielkość nie zawsze jest spójna. To jest Jowisz, ta planeta typu gorącego. Zakres fal na wodzie jest dość wysoki. Oczekuje się, że na tego rodzaju planetach jest obecna. Jest to część procesu budowania rdzenia planety. Stąd zakłada się, że jest woda na Jowiszu, ale trudno było go wykroić. Jest głęboko. Nie udało nam się do niej dotrzeć. Miejmy nadzieję, że uda nam się to sprawdzić w przyszłości. Dla gorącego Jowisza jest to ważne, bowiem znajduje się tutaj u góry atmosfery. Łatwiej jest wykryć wodę na Jowiszu niż na naszym Jowiszu. To jest dość śmieszne samo w sobie. Więc odkryliśmy wodę. W momencie, kiedy odkryliśmy wodę, planeta wydaje się większa, co przekłada się na piki i na wyższe wartości, które korespondują z większym rozmiarem planety, albowiem woda kumuluje się u góry, akumulując, absorbując konkretne długości fali. Zatem ten trik jest bardzo ważny, bowiem możecie sobie wyobrazić, że można wykryć, co nam się podoba. Cząsteczkę. Jedyny
problem fizyki, jak głęboko możemy wejść w szczegóły, jak bardzo możemy przechodzić w ten tranzyt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast technicznie jest to do zrobienia. Nie jest to ograniczone przez fizykę, tylko przez wyposażenie, które mamy. Nie tylko wykorzystujemy teleskopy, również piękne obrazy wspominane przeze mnie wczoraj, ELT, robimy to z Ziemi przy wysokiej dokładności i możemy wykorzystać efekt Dopplera. To jest fantastyczny moment. Te wszystkie planety, w rzeczywistości nie wszystkie wiemy, czym są, ale będziemy w stanie zrozumieć, czym są z punktu widzenia atmosfery i wyrokować o ich składzie. Sprawdzimy, co może być w atmosferze planety, co odnosi się do tej planety skalistej. Atmosfera odgrywa tutaj kluczową rolę. Mówimy tutaj o 1% dla planet jak Jowisz. Tak podrzucę Państwu tutaj skalę. Różnica 1 do 10, czyli to jest 1% tego małego elementu, który stanowi atmosferę. Ta sama skala to współczynnik 100, a nie 10. I oczywiście wyrażamy to kwadratem i to jest ograniczenie systemu. Więc wyobrazić sobie można, że będziemy wykrywać atmosferę planet podobnych do Ziemi. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś super Ziemia, którą można wykryć, albo jest zmiana plany. Nie wszystkie orbitują tak jak wokół Słońca. Niektóre orbitują wokół gwiazd mniejszych niż Słońce. Które to Słońce, które to gwiazdy mają wielkość Jowisza? System TRAPPIST chociażby jest tym przykładem. Można wykrywać ten 1% dodatkowo przy przejściach. I niektóre z cząsteczek, w szczególności wodę, bo woda jest taka łatwa do wykrywania. Taki jest plan przed nami. Oczywiście możemy trochę pomarzyć, jak daleko możemy się wgryźć. No nie na dzisiaj, ale jutro ludzie będą w stanie robić więcej. Oczywiście nie ja, jakieś 20 do 50 lat. Trwają prace. Chcę tylko podkreślić to zdjęcie nagrane przez pioniera. To jest Ziemia obserwowana przez pioniera. To może wyglądać praktycznie w ten sposób, jak po prostu kropeczka, ale z tej kropki będzie można ekstrahować informacje. W przypadku Ziemi można ekstrahować informacje w ten sposób, biorąc pod uwagę różnorodność sygnałów. Nie chcę wchodzić za dużo w sygnały, bo dużo by o tym mówić. Natomiast to, co chcę pokazać, nie jest to mały sygnał, który wykrywamy. Jest to sygnał masywny. W tym przypadku CO2 i woda. To jest bang, ogromna ilość w odczycie, łatwe do wykrycia. Niektóre to są większe wyzwania, na przykład amoniak, ozon. To jest inny rozdział tej historii, ale coś da się wykryć. To zmienia reguły gry, bowiem mówię tutaj nie tylko o wykrywaniu planet i ich rozumieniu, ale również zagłębianiu się w atmosferę tych planet. Zatem możemy sobie zadać pytanie, czymże jest życie? I to jest odpowiedź dla biologów. Powiedzą wam, że jest to cudowna struktura, perfekcja, komórka, która jest unikatową ekspresją życia. Mamy wirusy. To możemy ci opowiedzieć o życiu. Jeżeli chodzi o funkcję, mamy funkcję replikację metabolityczną, łączenia się komórek. Czyli tak się tworzy życie. Kiedy zadaje się tego rodzaju pytanie, pytanie nie jest użyteczne dla rozwoju.
Natomiast chcielibyśmy zrozumieć, tak jak było w przypadku rozwoju samochodu, to tak jak pokazanie Ferrari. Tak, to jest cudowny samochód, ale to jest już poziom perfekcji. Mamy maszynę, która jest wyjątkowa. Natomiast ten samochód nie powie nam o początkach motoryzacji. Więc zacznijmy od początku procesu. Zadajmy pytanie w zupełnie inny sposób, żeby się rozwijać. Kolejna rzecz. Kiedy patrzymy na różnorodność życia, jak my to widzimy, trzeba pomyśleć trójwymiarowo. To jest skala czasowa. To jest różnorodność ekspresji życia na Ziemi. Jeżeli spojrzymy tutaj, jesteśmy gdzieś po lewej, na dole. Dlaczego to pokazuje? Wszystko, na co patrzymy teraz, nie mówi nam wiele o tym, jak się zaczęło, jakie są warunki, które należy spełnić, żeby tak rozwinęło się życie, bo jesteśmy gdzieś tutaj na dole, po lewej stronie, u początków życia. Nie można przyglądać się tym ekstremalnym elementom czy niszowym manifestacjom życia. Zatem jest to bardzo złożony problem. Można myśleć o detekcji rzeczy, natomiast co to znaczy? Czego się dowiadujemy? Trzeba zmienić perspektywę, zmienić ten system. Dobra wiadomość jest taka, wiele planet i fakt, że istnieje możliwość wykrywania składu atmosfery, postęp w różnych obszarach, chociażby możliwość pobierania próbek z Marsa, co będzie chyba krokiem kosmicznym dla ludzkości. Ostatni raz, kiedy pobieraliśmy próbki z obiektu, to było 50 lat temu i dotyczyło Księżyca. Teraz Mars. To po prostu nie mieści się w mojej głowie. Chemia również się bardzo rozwinęła. W dzisiejszej dobie rzeczy dzieją się dużo szybciej. Pomyślmy, 10 lat temu genom ludzki. To było ogromne osiągnięcie. Natomiast zajmowało to lata. Natomiast dzisiaj mogę napluć do probówki, którą wkładam do maszyny i po paru minutach otrzymuję wynik, więc jest to coś oszałamiającego. Zatem problem można przedstawić w sposób prostszy. Jeden z tych prostych sposobów, czyli chemia. Jak chemia odnosi się do biologii? Druga. Czego szukamy? Jakiej cząsteczki? Jakiego elementu? Ile w obecnym życiu odnosi się do jego pierwocin? Co jest utrzymywane? Powtarzam. Złożoność problemu jest zapisana w prawach fizyki. Jest to właściwość każdego systemu naukowego. Życie to system bardzo złożony, ułożony podle funkcji. Czy w rzeczywistości można powiedzieć, że to, jak rozwinęło się życie, to jest unikatowy i optymalny sposób? Gdybym rozpoczął przy tych samych warunkach eksperyment, czy otrzymałbym te same rezultaty? I nie mam tutaj pewności. To jest bardzo fascynujące. Każde z tych pytań jest fascynujące. Mamy postęp. Dowolny postęp, ten nawet najmniejszy, jest postępem fantastycznym. Zatem to, co nas uderza, to to, że życie jest wszędzie, jest życiem kwitnącym, dostępnym w każdym zakątku życia. Natomiast nigdy nie widzieliśmy, jak to życie odbywa się teraz. Nie widzimy tego, mimo posiadanego wyposażenia. Zatem życie może się zadziać, zaistnieć. Zatem jest to wskazówka, którą podpowiada nam natura. Powiada. Warunki, aby zbudować model początków życia, różnią się od tych, które mamy w tej chwili. I to jest cudowne, bowiem kiedy rozmawiasz z astrofizykiem, kiedy mówisz o nieskończonej liczbie planet, którym się przygląda, które porównuje ze sobą, warunki mogą się różnić od tych, które mamy. Przynajmniej raz można sobie wyobrazić, że życie pojawia się na różne sposoby i zaczynamy, restartujemy, znika i rozwija się w różne sposoby. Ile takich restartów można doświadczyć? O tym należy pamiętać. Odpowiedź na tak postawione pytanie sprowadza się do dwóch elementów. Pierwszy, jeżeli chcesz to zrobić, podejmij działania. Wymyśl. Musimy to zrobić przede wszystkim w laboratorium,
A jeżeli będzie się działo, ile to będzie trwało? A może to się zadzieje jutro albo za 100 lat, a może w ogóle się nie zadzieje. I trzeba to dokładnie obserwować. Na każdym pozaziemskim systemie, systemie słonecznym, Mars, Wenus i dowolny element systemu słonecznego. To jeden z dwóch sposobów. Można to robić i to jest ten bardzo podniecający moment. To jest ta chwila, kiedy życie zaczęło się na Ziemi. Jeżeli patrzymy, gdzie są pierwociny życia, to one są właśnie tam, w tej kołysce. Tu zaczyna się życie. Atmosfera wysycona dwutlenkiem węgla i azotem. Zadziało się to wiele lat temu. 500 000 lat po powstaniu Ziemi. To były te warunki, które trudne są do wyobrażenia. Mamy planety w podobnej konfiguracji, które obserwujemy, co daje nam interesujący element do porównania. Pytanie, czego należy zatem szukać? Trzy elementy, czy trzy teorie, które zapisane są w publikacjach. Podobieństwo odnosi się do wielkości. Drugie, warunki hydrotermalne. Rzeczy, które nie dzieją się dzisiaj, bo gdyby się działy, to pewnie byśmy je widzieli. I kolejna rzecz, ten ciekawy eksperyment Miller-Uy, fascynujący, pokazuje, że możemy uczynić życie na kanwie chemii przy atmosferze o wysokiej energii, lit, amoniak. Wiemy, że tak nie było na Ziemi i wiemy, że tak nie było, bowiem system jest niestabilny. Długo byśmy takiej atmosfery nie utrzymali, ale jest to możliwe, że odegrało rolę. Dlatego też ludzie chcą udać się na inne planety, bo na innych planetach tak się dzieje. Planety są odległe, ale istnieje możliwość. Na młodej Ziemi mieliśmy wpływ komet, które uzupełniały atmosferę i tworzyły nowe warunki dla życia. Kolejny scenariusz, o którym ludzie mówią, to wykorzystanie energii Słońca i chemii, jak w eksperymencie Curie, kiedy mówiliśmy o takich ciekach, które są ciekami powierzchniowymi, test laboratoryjny w odniesieniu do początków życia. Nie stworzyło to życie, ale odniosło się do tych klocków, tych budulców Ziemi. W grę wchodzi chemia, amoniak, HCN. Co technicznie można wykrywać na innych planetach? Więc technicznie możemy powiedzieć, co na takich planetach dzieje się i czy może zaistnieć życie. Kolejna rzecz, którą należy pamiętać. Proces odbywający się na planetach skalistych. To jest jakby zegarek, który cofa nas w ewolucji Ziemi. Planeta, kiedy powstaje, jest bardzo gorąca. Jest ten szczególny moment, jest to moment krytyczny. Nie brakuje nam węgla, co zresztą stało się w tej chwili wyzwaniem. Węgiel w dużych ilościach ma wpływ, ale również inne planety są bogate węglowo. I później tworzy się atmosfera, która jest stabilna i najbardziej spokojna, jaką może stworzyć planeta, wysycona CO2. Dużo oczekiwań. Prawdopodobnie byłby to pierwszy gaz, który jest wykrywalny na tych skalistych planetach. Pierwsze wykrycie atmosfery na planecie skalistej, prawdopodobnie bez atmosfery, ale kilka z nich ma atmosferę wysyconą CO2. Magią na Ziemi jest to, że na tym nie poprzestaliśmy, bo mamy jeszcze tektonikę, aktywność wulkanu, więc podlegamy recyklingowi, tworzymy nową atmosferę po połowie miliarda lat. Co wpływa na zmianę atmosfery, takie radykalne, które doprowadziły do tego, co mamy dzisiaj, co pozwoliło na to, żeby powstało życie i to życie zdominowało życie na planecie. O co mi tu chodzi? Każdy z tych kroków
ma swoją sygnaturę czasową. Można by wejść w szczegóły, na co nie mamy czasu, natomiast jest tutaj spektralna, czasowa sygnatura. Kiedy patrzymy na życie, nie patrzymy na życie w ogóle, bo nie wiemy, na co patrzymy. Możemy podnieść porażkę, natomiast patrzymy na warunki, które mają miejsce na planecie, które mogą podtrzymać, podsycić życie. Patrzymy na różnorodność. Odpowiadając sobie na pytanie, ile z tych planet ma atmosferę? Wenus, Ziemia. Jak to jest, że nie skończyliśmy jak Wenus czy inne planety? Proszę pamiętać, Wenus i Ziemia są bliźniakami. Mamy te same rozmiary i masę. Jeżeli patrzymy z zewnątrz, poza systemem słonecznym, przyjrzymy się sobie, możemy się założyć, że na Wenus jest większa szansa istnienia życia. Natomiast jak wykrywam atmosferę, wszystko się zmienia. Więc te wszystkie połączenia między atmosferą i planetą, to jest krytyczna rzecz. A życie jest związane z naturą ewolucji atmosfery. I jesteśmy częścią tego układu, a ten układ nas tworzy. Ważne jest, aby utrzymać równowagę. Pytanie, czy jeśli te warunki nieco się zmienią, czy zawsze pojawi się taki sam rodzaj życia, czy po prostu w ogóle się nie pojawi? I jakie warunki będą odpowiednie? Tego jeszcze nie wiemy, choć technicznie jesteśmy w stanie wiele zdziałać, wykorzystując to podejście. Myślę, że to dobra wiadomość. Bardzo istotny przeskok to część strategii, o której już też mówiłam. Mieliśmy raport Livoire. Mówi o tym, czy uda nam się stworzyć praktyczną strategię, żeby to osiągnąć. Technicznie tak, bo mamy teleskopy, znamy prawa fizyki. Te teleskopy są naprawdę ogromne. Natomiast mówimy o robotyce, o megastrukturach. Dlaczego więc nie? 1000 lat temu każdy, kto budował katedrę, zaczynał od zera i musiał wymyślić, jak to zrobić, a my też trochę tworzymy takie budowle. W związku z tym koncepcja będzie polegała na wyekstrahowaniu informacji i śledzeniu ich w sposób bardzo dokładny. Tu nie chodzi o to, że my mamy obsesję na punkcie życia, znajdywania ozonu czy też tlenu, choć to ta najistotniejsza część. Fascynujące jest to, co możemy zaobserwować na tym schemacie. Ewolucja gazów na Ziemi. Przyglądając się kilku przykładom, woda, tutaj wielkich zmian nie ma, to jest super stabilny związek, właściwie nie bardzo się zmienia. Nie tak dzieje się na Marsie, tam nie mamy do czynienia z siłą przyciągania, więc nieco inaczej to wyglądało, ale inne gazy bardzo się zmieniły, jeśli chodzi o tlenek węgla 4, metan i tak dalej, i tak dalej. Jeśli spadnie nam zawartość dwutlenku węgla, no to prawdopodobnie życie mogłoby się skończyć, mogłoby zniknąć z planety. Ale z drugiej strony cały czas tworzy się tlen. Więc też pamiętajmy o wpływie komet, aktywności wulkanicznej, ale globalna ewolucja, o której mówimy, jest naprawdę fascynująca. Patrzymy na perspektywę czasową obejmującą miliardy lat. To nie jest pytanie, czy chcemy posłuchać radia ET, czy też jakichś audycji nadawanych przez obce cywilizacje. Tak wygląda plan. Mamy nadzieję, że uda się to osiągnąć, a do czego to doprowadzi, tego nie wiadomo. Biorąc pod uwagę te przykłady, będziemy w stanie się zastanowić i być może stworzyć życie w laboratorium, odtworzyć warunki na tej planecie. To trudne zadanie, wymaga manipulowania przez chemików warunkami po to, żeby powstało życie. A geofizycy będą nam mówić, jak rozbudować ten model, porównując wszystko to, czym dysponujemy w Układzie Słonecznym. Jeśli chodzi o ten ogromny program, to oczywiście ewolucja całej koncepcji. Bardzo dziękuję za uwagę.